27 stycznia hala widowiskowo-sportowa w Dębnie wypełniła się po brzegi za sprawą noworocznego spotkania wójta gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego z członkiniami i członkami kół gospodyń wiejskich. Pomysł na dzisiejsze spotkanie się zrodził kilkanaście lat temu. W sumie można powiedzieć, że zrodził się on w 2015 roku, kiedy zostałem wójtem, natomiast w 2016 wszedł on w życie. Pierwsze spotkanie było, można powiedzieć, skromne, z tego względu, gdyż na początku mojej kadencji wszystkich kół w gminie było trzy. Trzy koła, które w miarę prężnie działały, no jak wtedy możliwości, prawie 10 lat temu były prężne i różnego rodzaju uroczystości, że tak powiem, swoją obecnością zaszczycały. Natomiast w tej chwili, czyli już po prawie 10 latach, mamy kół 10. Na 13 miejscowości, nie mamy tylko w trzech miejscowościach kół. Były występy artystyczne, ale i sposobność do podziękowań przybyłym gościom za poświęcony czas i energię włożoną w przygotowanie wielu gminnych wydarzeń, podkreślając, że takie inicjatywy to doskonały sposób na integrację i poznanie się, umacnianie więzi sąsiedzkich oraz wymianę doświadczeń. To właśnie fajna inicjatywa, że wszyscy tak zbieramy się w jednym miejscu, możemy powymieniać doświadczeniami, albo po prostu obgadać jakieś nowinki kulinarne, albo coś takiego. No, cudowny pomysł, że ludzie dopisali, ludzie są spragnieni wyjść, popatrzeć, posłuchać. Wesołe jest życie, czerwony gorycze, bo młoda kobie na pieczę chce. Wesołe jest życie, przy pięknej kobiecie, bo piękna kobie na pieczę chce. Koła gospodyń wiejskich, jak również gospodarzy, bo nie tylko same panie mamy, ale mamy również panów. Mamy trzech mężczyzn w kole, no, łącznie z sołtysem, bo sołtys też należy. Są tak zwaną wartością dodaną dla gminy, dla poszczególnych miejscowości, organizują różnego rodzaju konkursy, życie kulturalne, festyny, wypełniają lukę, taką niszę przestrzenną, gdzie bardzo dobrze wpisują się panie i panowie w życie społeczne poszczególnych miejscowości. Czym koło się zajmuje? Dożynki, wicie wieńca, to jest nasza domena. Pieczemy jakieś ciasto, robimy wyroby różnego typu. Bierzemy udział w konkursach, gdzie tylko jest, jeździmy. Na imprezach gotujemy, częstujemy gości. No, zespół mamy swój do owianie. Koła pokazują, że są w stanie się zintegrować, spotkać i też właśnie brać udział w tego typu wydarzeniach. I cieszę się, że wójt gminy Dębno o to bardzo dba, bo myślę, że to jest niezwykle cenne i ważne, bo to są panie, które są liderkami tych naszych społeczności, to one organizują liczne wydarzenia edukacyjne, kulturalne, społeczne i to chociaż ten raz w roku mają swoją imprezę, mają swoje wydarzenie, gdzie one mogą poczuć się jak goście i mogą się dobrze zabawić. Patrzy na ten świat cały, na te niebieskie migały, o jakież piękne są te nasze dziewczęta. Tego typu spotkania w gminie to już tradycja. Jak bawiono się podczas imprezy, zapytaliśmy o to jej uczestników. Tak, i jak się bawicie? No jak widać, świetnie. Zeszliśmy właśnie z parkietu i mamy już dość. Także krótka przerwa i wracamy na parkiet. A czy podoba się pani pomysł takiego spotkania wspólnego wszystkich kół? Fajne, tak, tak. Bardzo fajne. Zbieramy się, poznajemy się nawzajem. Bardzo dobrze jest, bo starsi ludzie chcą wyjść właśnie z domu, żeby się spotkać, porozmawiać z drugą osobą, czy tam znajomymi. To myślę, że wszyscy są zadowoleni. Bardzo dobre. Ja już mam 82 lata i tak lubię sobie. Widać, że jest cudowna atmosfera, prawda? Tak, tak. Włodarz gminy docenił ich zaangażowanie i postawę godną naśladowania, jak również entuzjazm i pasję w podejmowanych działaniach na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz za upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi. Na współpracę nie możemy w ogóle narzekać, bo dogadujemy się super. Chwalimy wójta, bo jest bardzo fajny, taki życzliwy i myślę, że dobry gospodarz. Można liczyć. No, można liczyć na wójta. Jest bardzo, rzeczywiście dba o całą gminę. Także no jest, naprawdę jest dobrym wójtem.